Dni Wegowa upływały na treningach pod czujnym okiem nauczycieli zakonu. Zgłębianie mocy światłości było bardzo pracochłonne i wymagało skupienia. Dlatego też trudno się dziwić, że po zajęciach młody elf zwykle udawał się do karczmy, gdzie relaksował się przy winie i historiach starszego jegomościa, którego paladyn poznał już jakiś czas temu. Ponadto wciąż nie miał okazji zapytać o jego imię. Jak sam powiedział, nie było ono istotne, jednak istniały takie, które wypowiadano z szacunkiem. Tak oto każdego wieczora spotykał się z tajemniczym elfem, który opowiadał mu o dawnych dziejach i legendarnych bohaterach. Wegow zdążył już polubić nieznajomego, choć bywał dość ekscentryczny. Nie mógł wyzbyć się wrażenia, że te wszystkie historie opowiadane przy lampce wina starszy elf widział na własne oczy. Wegow, choć zmęczony po kolejnym spotkaniu z samego rana, stawił się na zbiórce. Wyszedł na dziedziniec zakonu, gdzie instruktor walki już czekał na rekrutów. Wybierzcie przeciwnika spośród was i zaczynamy trening. Podstawy już znacie, czas na prawdziwą sztukę walki w zwarciu. Rozkazał nauczyciel. Przed rozpoczęciem nauki przyszli rycerze zostali rozdzieleni na grupy ze względu na umiejętności i preferencje. Część wybrała walkę przy użyciu broni jednoręcznej i tarczy. To właśnie ci paladyni brali na swoje barki pierwsze ciosy wroga. Inna zaś grupa preferowała bliższy kontakt ze światłością, odrzucając walkę. Skupiali się na pomocy innym, leczeniu ran, a czasem wskrzeszeniu poległych na polu bitwy. Stanowili bardzo ważną część zakonu krwawych rycerzy, jak nie najważniejszą. Ich umiejętności wymagały doskonałego władania magią światłości. Ta różnorodność czyniła z paladynów niezależną formację wojskową. Na plac treningowy wkroczył Lord Regent Lortemar Teron wraz z Halduronem, Romatem i Lady Lyadrin. Rozlegały się szepty na temat przybycia nieoczekiwanych gości. Powstawały już domysły o atakach na granicę i kolejnej inwazji demonów. Plotki znudzonych ludzi oczekujących sensacji. Całość! Baczność! Krzyknął instruktor. Podeszli do niego, wymienili kilka zdań, po czym udali się dalej. Paladyn zarządził przerwę i dołączył do władców Silvermoon. Pod koniec dnia Wegow nie czuł rąk. Instruktor nie kłamał, mówiąc, że nic innego dzisiaj nie zobaczy oprócz czubka swojego miecza. Młody elf przebrał się w lżejsze ubrania i ruszył w kierunku karczmy. Ciekawość była silniejsza niż zmęczenie spowodowane brakiem snu. Gospoda oczywiście pękała w szwach, lecz przy jednym ze stolików znajdowało się wolne miejsce. Jakby właśnie na niego czekało, a tuż obok, zapatrzony w okno, siedział nieznajomy. Baladasz, Malanor! Wegow przywitał się w rodzimym języku krwawych elfów, a następnie usiadł na wolnym miejscu. Co tak późno? Odpowiedział arogancko mężczyzna. Miałem ciężki dzień. Skwitował. Czyżby wizyta Rady Silvermoon tak cię zmęczyła? Kontynuował, odwracając wzrok od okna. Pewnie zdążył już usłyszeć plotki, lecz młodemu elfowi wydawało się, że nikt oprócz niego nie opuszczał budynku zakonu. Opowiem ci o nieoczekiwanych gościach, których dzisiaj widziałeś. Po zamoczeniu ust w kielichu z winem rozpoczął kolejną opowieść. Było już po północy, ale elf wciąż nie miał zamiaru wracać. Karczma powoli pustoszała. Tajemniczy mężczyzna zdecydowanie miał talent do przemawiania. Kiedy Wegow go słuchał, czuł, jakby sam uczestniczył w jego opowieściach. Lorfemar dużo poświęcił dla naszego ludu. Nie wiedziałem o tym. Odezwał się, gdy mężczyzna zakończył kolejną historię. Możliwe, że gdyby nie on, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Pamiętaj, że to nie jedyny Sindorei, który przysłużył się królestwu Keltalas. Mężczyzna odruchowo sięgnął po kielich, lecz był pusty. Sam się domyślisz, czy mam ci pokazać palcem? Rzucił lekceważąco. Elf patrzył na niego z niedowierzaniem. Lubił pić, to fakt, ale jeszcze nigdy nie widział go pijanego. Wstał i udał się po kolejny dzban. Ty tam byłeś? Te wojny, te cierpienie. Znasz Lorfemara i innych. Odezwał się, kładąc wino na stół. Nastała cisza. Mężczyzna nalał sobie wina i wypił je jednym tchem.
Następnie napełnił kolejne. Tak, a teraz siadaj i posłuchaj innych opowieści. To nie czas, by rozmawiać o mnie. Z szacunku do rozmówcy i chęci ukrócenia widowiska Wegow usiadł. Śladem kompana zapełnił swój kielich alkoholem. Jako paladyn pewnie nieraz widziałeś Lady Liadrin. Wiesz, że zanim powstali krwawi rycerze, była kapłanką? Zapytał mężczyzna najwyraźniej nieświadomy upływu czasu. Słyszałem tylko, że była pierwszą z nas, ale że służyła w światłości jako kapłanka? Tego nigdy bym nie przypuszczał. Myślę, że to opowieść na... Opowieść na to, by teraz jej wysłuchać. Mamy jeszcze chwilę, zdążysz stawić się na placu treningowym. Dokończył tonem nieznoszącym sprzeciwu. Przez to moją ciekawość pełne miał kiedyś kłopoty. Powiedział Wegow sam do siebie, po czym poprawił się na krześle i wysłuchiwał kolejnych historii. Wegow myślał, że tym razem będzie tak samo, jednakże ten wieczór nie skończył się tak jak każdy inny. Na studnię słońca! Co wy tutaj robicie? Zaraz będzie południe! Normalni ludzie już dawno wypełniają swoje obowiązki, a wy wyszlibyście w końcu, żebyśmy mogli zamknąć i odpocząć. Krzyczał zdenerwowany karczmarz, wskazując jednocześnie palcem na drzwi. Proszę o wybaczenie. Już wychodzimy. Odpowiedział Wegow, kierując wzrok na kompana, który z szyderczym uśmiechem przyłączył się do niego. Ledwo zdążyli wstać, gdy nagle drzwi do karczmy uderzyły o ścianę, a do środka wtargnęło 6 gwardzistów Silver Moon wraz z 2 krwawymi rycerzami. Paladynie Wegow! Wykrzyknął dowódca zmiany. Spóźniłeś się na trening i nie wróciłeś do kwater na czas, nie informując przy tym nikogo! Tym samym złamałeś zasadę zakonu, więc staniesz przed Lordem Solanarem, zastępcy Lady Laedrin, i wytłumaczysz swoje przewinienie! Wykrzyczał w kierunku młodego paladyna, po czym rozkazał gwardzistom, aby go zakuli i doprowadzili do zakonu. Nagle dowódca zmienił rozkaz. Całość! Boczność! Wybacz, kapitanie Dagorlind. Nie zauważyłem cię. Kapitanie Dagorlind? Powtórzył zdziwiony krwawy elf, odwróciwszy się w kierunku kapitana, szukając wyjaśnienia. Dajcie spocznij, poruczniku. Dawałem temu paladynowi 2 lekcji dziś w nocy i to przeze mnie się spóźnił. Przekaż moje słowa lordowi Solaranowi wraz z przeprosinami i wyrazami szacunku. Tak jest, kapitanie. Przekażę każde słowo. Lecz jeśli pozwolisz, zabiorę zatrzymanego do zakonu. Oczywiście, strażniku. Odrzekł weteran, a następnie odwrócił się w kierunku Wegowa. Kapitan Elaren Dagorlind, dowódca oddziału Farstriders, w stanie spoczynku. Urodziłem się tutaj, w Silvermoon. Znałem Anastariana. Byliśmy równolatkami w czasach, kiedy jeszcze nie był królem. Służyłem mu przed mianowaniem Sylvanas na generała. Wyjaśnił wzdychając. Było widać, że słowa te sprawiały mu ból. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Wegow szybko naprawił swój błąd, przypominając sobie o należnych tytułach. Przepraszam, dlaczego kapitanie nie wspomniałeś wcześniej? Kapitanie, a nie generale? Wykrztusił, przeklinając w myślach plączący się język. Pytań było wiele i młodzik gubił się, próbując zapytać o wszystko naraz. Mogłem być generałem, a nawet Anastarian mi to proponował, lecz odmówiłem. Nie dla mnie wielkie tytuły. Bardziej preferuję walkę na froncie, w pierwszym szeregu, niż dowodzenie wszystkimi siłami Silvermoon. Naciskał wielokrotnie, ale moja odpowiedź zawsze była taka sama. W końcu na generała mianował Sylvanas, a ona Haldurona na swojego zastępcę. Ja zaś zostałem kapitanem swojej drużyny aż do stanu spoczynku. Wytłumaczył Elaren. Stał pełen smutku, jakby coś zdusiło cały jego zapał i humor. Poklepał Wegowa po ramieniu i udał się w kierunku drzwi. Kiwnął na dowódcę patrolu i wyszedł. Czekaj! To jeszcze nie koniec! Krzyknął Wegow za nim, lecz opancerzony elf zagrodził mu drogę. Idziesz z nami! Założyć mu kajdany! Dowódca patrolu wydał rozkaz, po czym wspólnie ruszyli w kierunku zakonu. W trakcie marszu skrępowany elf odważył się zadać pytanie dowódcy. Możesz mi powiedzieć coś więcej o Dagorlindzie? Dla ciebie, kapitan Dagorlind. Skarcił go, po czym kontynuował. Służył w Queltas dłużej niż każdy z nas.
Teron Sylvanas i Kael byli podrostkami, gdy on stawał do walki z trollami Amanii. Doskonały nauczyciel i wspaniały wojownik. Szanował każdego swojego żołnierza. Nikomu nie odmówił treningu i pomocy. Aż dziwne, że go nie znasz. Każdy, kogo zapytasz, wypowie się o nim z wielkim szacunkiem. Lodemar był prawdopodobnie w jego drużynie jako szeregowy łucznik. Tłumaczył spokojnym tonem. Dlaczego jest w stanie spoczynku? Z tego, co mówisz, mógł osiągnąć wiele. Jest wspaniałym wojownikiem. Kontynuował Vegov. Zrezygnował ze służby Farst Riders, gdy Anastarian zginął w trakcie inwazji plagi. Powiadają, że byli jak bracia. Kapitan bardzo przeżył śmierć przyjaciela. Obwinia się za jego zgubę, gdyż mu wtedy nie pomógł. Nie stanął ramię w ramię do walki z Arthasem. Nigdy sobie nie wybaczył, że nie zginął jak większość przedstawicieli naszej rasy. Opuścił służbę, lecz pozostał w Silvermoon, nie angażując się w żadne poważne przedsięwzięcie. Odsunął się w cień. Słyszałem też, że lubi przesiadywać w karczmie, gdzie topi ból w winie. I dzisiaj właśnie to potwierdziłem. Nagle wszystko w głowie Vegova ułożyło się w jedną całość. Nigdy nawet by nie pomyślał, że Dagor Lynd nosił w sercu taki ból, takie cierpienie. Choć od razu było widać, że mężczyzna był weteranem wojennym, wciąż trudno było uwierzyć, że spotkał przypadkiem w karczmie taką legendę. Pogrążył się w myślach i nawet nie zauważył, że razem z patrolem dotarli do bram zakonu. Na miejscu wartownicy przejęli Vegova, a następnie doprowadzili go przed oblicze lorda Solanara. Zastępca Leadrin wymienił kilka zdań z dowódcą patrolu, po czym nakazał mu powrócić do wykonywania codziennych zajęć. Nie jesteś godzien, by nosić ten tabard! Nie będę tolerował takich zachowań! Jesteś paladynem, wizerunkiem zakonu, rzetelnym, prawym, odpowiedzialnym i punktualnym! Masz obowiązek stosować się do panujących tutaj zasad. To podstawa dyscypliny, która wpływa na nasze dobre imię! Wykrzyczał, gdy tylko ujrzał adepta zakonu w progu swojej kwatery. Oddasz tabard, a następnie udasz się do zbrojowni i zwrócisz całe uzbrojenie. Do wieczora macie tu nie być. Zrozumiano? Lordzie, proszę dać mi szansę. To już się nie powtórzy. Przyznaję się do popełnionych przewinień. Ale to przez kapitana Dagor Lynda. Rozmawialiśmy całymi nocami. Tłumaczył mi historię naszego... Vegov ledwo wykrztusił, przytłoczony decyzją zwierzchnika. Jak śmiesz obwiniać o to tak wielkiego wojownika? Podjąłem decyzję, a teraz wyjdź i nie marnuj więcej czasu tym, którzy zasłużyliby tutaj być. Wzburzony Solanar odwrócił się i wyszedł. Elaren, na cóż było mi cię słuchać? Ta moja nieszczęsna ciekawość. Pomyślał. Daj ręce. Ściągnę kajdany. A potem lepiej rób to, co rozkazał lord. Powiedział wartownik ze żalem, jakby naprawdę współczuł mu sytuacji, w której się znalazł. Vegov wrócił do koszar, które o tej porze były już puste. Wszyscy kadeci znajdowali się na treningu. Słychać było dźwięk ścierającego się za sobą żelaza. Prawdopodobnie kontynuowali naukę walki mieczem. Piękna jak co dzień pogoda tylko zachęcała do ćwiczeń. Spakowanie się zeszło mu do wieczora. Współlokatorzy byli już po zajęciach. Panowała niezręczna cisza, ponieważ już widzieli, co się stało. Niektórzy nawet chcieli iść do lorda Solanara, by poprosić go o zmianę decyzji. Inni mówili, że może tak miało być, zaś jeszcze inni tylko patrzyli na Vegova z pogardą. Do pokoju wszedł dowódca zmiany. Wszyscy stanęli na baczność. Vegov, zabieraj rzeczy i za mną. Tak jest. Posłusznie przyjął polecenie. Podniósł torbę i stary miecz po ojcu. W progu rzucił wymowne spojrzenie innym i w milczeniu opuścił pomieszczenie. Dokąd idziemy, panie? Lord Solanar chce się z tobą pilnie zobaczyć. Nie pytałem dlaczego. Odpowiedział. Dziwne. Jeszcze rano nie mógł na mnie patrzeć. Po krótkim spacerze dotarli do sali odpraw. Vegov zdziwił się, kiedy po wejściu do pomieszczenia jego oczom ukazała się Lady Leadrin, Lord Emar Teron, Halduron Brightwing, Lord Solanar i on, kapitan
Dagorlind.